Cześć wszystkim, w tym odcinku zobaczycie, jak zrobić muchę morską, krewetkę pate grisena, którą nazywamy sobie też hairy shrimp. Zapraszamy. Ok, do zrobienia takiej muchy przede wszystkim będziecie potrzebowali pióra typu spey. Są to takie bardzo charakterystyczne pióra, które mają bardzo długie promienie. Jest to kogut albo kura, tylko że to są zupełnie inne piórka od tych, które znacie z poprzednich odcinków. Całą resztę materiałów zobaczycie też na liście, która będzie tutaj w opisie tego filmu. No i Aga, od czego zaczynamy? Zaczynamy od nawinięcia odrobiny ołowy. Okay. Na hak. Hak jest gięty, krewetkowy. To jest akurat NS150. Kert Shrimp. Fajny wygięty hak, typowo krewetkowy. Zresztą ma taką nazwę Kert Shrimp, czyli wygięty krewetkowy hak. Trochę ołowiu. To jest 0,6 ołów? Tak, 0,6. 0,6. Nie ma dramatu, jeżeli dacie pół milimetra, jeżeli to będzie 0,7. O to chodzi, żeby po prostu ołów tu się pojawił. Nitkę mamy w kolorze różowym. Różowa Vivus 6.0. Aha, tym razem Vivus. Czyli pamiętajcie, taka nitka mocniejsza w przekroju 6.0, żeby nie zerwała się po prostu. Nawijamy nić wiodącą na tak i zabezpieczamy ten ołów, żeby się nie kręcił. Piórka spejowe nie są zbyt dostępne, ale uwierzcie nam, że ciężko jest je zastąpić czymkolwiek. Warto ich poszukać. W tym roku chyba w ogóle mają być niedostępne, prawda? Produkuje je firma Whiting, jako jedyna ma w ofercie pióra typu spey. Whiting jest amerykańską firmą. No i w tym roku poczęstowali nas wiadomością, że nie będą w ogóle dostępne. Na szczęście mamy swoje zapasy. Teraz było mega cięcie, słuchajcie, bo taki koleś wszedł, nie? I zbierał to. To! To. To. To jest niezłe są. Co teraz będziesz mocować? Jedziemy! Okej, okay, czyli teraz tak. Mamy nić wiodącą na trzonku i... I mocujemy piórko. Może to być malard, może to być jakieś takie puchowe piórko. Malard, czyli jest to pióro z kaczki. Ona jest fajne, prążkowana akurat. Dokładnie. Może to być marabut, który tak naprawdę jest puchem indyczym. Tak. Że tu niech nie zwiedzie Was egzotyczna nazwa marabut w żargonie muszkarskim, to po prostu pióra puchowe indyka. A teraz Ty masz tu po prostu puchowe pióra z tej samej kapki. Z tej samej kapki, tak. Tak jak widzicie, kapka, zwłaszcza szyjna, zwykle posiada, chociaż i siodłowa, posiada wiele więcej piór, więc w różnych rozmiarach, więc... Jeżeli znajdziecie tam jakieś puchowe piórko, to też fajnie się nada. Sama mucha ma nazwę The Pink Pig, czyli różowy prosiaczek, a po duńsku pate grisen. To jest absolutnie klasyka, jeżeli chodzi o krewetki morskie. Wymyślona ona została przez Duńczyka Klausa Eriksena. Jak sam przyznaję, wszystkie kolory mu działają. To nie jest tak, że patę grisena musicie robić w kolorze różowym, wbrew nazwie. Można zrobić kolor chartreuse, czyli taki lemonkowy, szary. Aga, jeszcze jakie tam? Morela, biały, szary. Ale najbardziej sprawdzał mu się limonka. Właśnie różowy. I dlatego nazwał patę grisen. Więc jeżeli chcecie mieć coś naprawdę łownego, to kolory różowe, fluoróżowy, może być taki koralowy, łososiowy. A wracając do robienia samej muchy, nawijasz teraz, czyli to piórko, jak jeżynkę. Nawijam to piórko jak jeżynkę, od końca, bliskie nawoje. I one stworzą po prostu takie odnóża krewetki. Dokładnie. Okej. Tutaj są różne szkoły. Możecie nawinąć to bardzo gęsto, możecie nawinąć to troszeczkę w większych odstępach, co kto lubi, ale to na koniec naprawdę da nam fajny, fajny efekt. To piórko całe wykorzystujesz, czy na przykład? Jak to wygląda? No raczej całe. Raczej całe. Jak chcecie troszeczkę skromniejszą wersję, no to oczywiście możecie zatrzymać się w połowie. Też będzie fajnie. Kolory pełna dowolność.
ale no, nazwa muchy troszkę zobowiązuje. A tak jak wspomniałem, wywodzi się z tego, że twórca stwierdził, że na różową krewetkę miał najwięcej brań. Stąd też nazwa Patek Grissin The Pink Pig, albo po prostu różowa świnka. Ok, czyli nasz Patek Grissin jest na razie w takiej 1/3, bym powiedział. Mamy ogonek, odnóża. Słuchaj, czy jakiś flasz to będziemy dawać? Jakieś będziemy tak zwane dawać anteny? Nigdy nie wiem, jak te anteny przetłumaczyć tak naprawdę. Są to jakieś czułki krewetki. Dobra, i teraz tak. Czego szukamy? Szukamy... Flash. Czyli teraz te anteny robisz? Tak. Okej. Gięty hak tutaj nie jest przypadkiem. Ten haczyk ma za zadanie też oddać fajnie kształt tej krewetki. Czyli żeby ona nie była na takim smutnym, prostym trzonku, tylko żeby ten trzonek był wygięty, naśladując krzywizny, które krewetka posiada. I teraz, Agnieszka, bierzesz materiał, który się nazywa? Flasha Blue Mirage. Flasha Blue, klasyka flaszy. Słuchajcie, Flasha Blue firmy Hedron. Oczywiście możecie dać jakikolwiek inny flash, ale ten Mirage ma niesamowity kolor. Jak sama nazwa wskazuje. Jeżeli byście dawali taki najbardziej pospolity flash, który się nazywa Crystal Flash, weźcie pod uwagę to, że on dosyć mocno się ciągnie. Jeżeli zbyt mocno naciągniecie taki Crystal Flash, on się po prostu troszeczkę odkształci. Nie jest to dużym problemem, bardziej walor estetyczny. Aha, czyli te tak zwane anteny troszeczkę dłużej tniesz. Troszkę dłuższe. Aha, żeby wystawały. Fajnie. No, tak. I dosłownie tu są cztery, tak? Tak. Okej. Okay. Czasem widziałem, że je się robi z takich bardziej z włókien takich sztywniejszych, nie? Jakieś flasze takie sztywniejsze. Może być to flasz, może być to jakieś inne pasmo. Aha, no i żadna krewetka nie może powstać bez oczek. Widzę, tak, że tylko już... najpierw zrobimy taki stelażyk pod te oczy. I to robimy z dubbingu. Dubbing. To akurat mamy Saltwater SLF. Saltwater SLF. W kolorze? Fluo Shelping. Shelping. Czyli teraz taki łososiowy albo koralowy odcień. I robimy taką dosłownie kulkę z przodu. Sam oryginał powstawał właśnie głównie w kolorach takich właśnie taki prosiaczkowato-różowy, czyli po prostu pink, koralowy, łososiowy. Nasi tutaj klienci bardzo często sobie chwalą kolor również fluo pink, taki wściekły róż. Ty wyniki miałaś na chartreuse, czyli chartreuse lemonkowy, nie? Który to był rzut? Nie pamiętam. Było za wcześnie. Drugi albo trzeci. Że uważajcie, te muchy naprawdę mają moc. Czyli tak, jakieś rady odnośnie wiązania oczek? Tak, żeby wyglądały dobrze, żeby się rozchodziły. Niezbyt długie, nie? Niezbyt długie, niezbyt krótkie. Najlepiej tak jak, no tak jak naturalnie, podgięte troszkę do góry i na boki, nie? Same oczka możecie kupić, one się nazywają Easy Shrimp Eyes i są do nabycia. Możecie je też samodzielnie wykonać, my akurat robimy sami oczka. Więc tutaj jest nasz produkt Made in Tuchola. I teraz widzę, że nie tniesz ich zbyt krótko, te końcówki zostawiasz? Nie, no, bo inaczej mogą się po prostu odpaść. Wzmacniasz klejem to na koniec? Wzmacniam klejem. Pamiętajcie, że używając muchówki wykonujecie kilka międzywymachów. Ta mucha dostaje całkiem niezłych przyspieszeń, więc w takich muchach, morskich muchach generalnie możecie dodawać kleju. Super glue jest bardzo, bardzo zwykły tutaj. Tak, tutaj. I te końcówki, nie? Te końcówki po prostu będą przytrzymywać całość i tworzyć nam tłowik od razu. Tak. Okej. Okay. Jak widzicie, tutaj ta krzywizna haka cały czas jest fajnie widoczna. Ten hak najpierw idzie delikatnie ku dołowi, potem ku górze, że ona jest tak delikatnie eskowato wygięta. No i stały element muchy, w większości z much, czyli owijka. Mhm. Tutaj cienka żyłka, nie? Chyba jakaś 0,20, 0,16 nawet. 18. 18. Czyli ona nie tyle ma być tam widoczna, nie jest ozdobą, co po prostu wzmocni nam sam dubbing. Ma być tak. Wzmocnieniem i ona będzie też segmentować tą pochewkę na górze krewetki. No tak, pancerzyk. Jasne.
Czyli kolejne piórko. Kolejne pióro. Tej części puchowej się pozbywasz, żeby potem było łatwiej, czy zostawiasz ją? Pióro jest w sumie dosyć długie, nie? Jak zaczynałam od początku tutaj z przodu, no to nie, łatwiej chwycić, ale teraz montujemy pióro odwrotnie od końca, więc tego się muszę pozbyć. Pamiętajcie, że oczka też mogą być w różnych kolorach. My tutaj daliśmy takie ciemne, bardzo fajny efekt jest z oczkami pomarańczowymi i tam jest chyba taka ciemna źrenica wtedy, nie? Mhm. Też to bardzo ładnie wygląda. To takie rozwiązanie stosujemy w innej muszce też. Chyba jeszcze starszy wzór niż Patek Griessen, Sandhiesten. W Sandhiestenie to wygląda naprawdę bardzo ożywia, nie? Bo to jest taki szary wzór. Dobra, mamy zamontowane pióro. Mhm, czyli za oczkami. I teraz jedziemy z dubbingiem do oczka. Dubbing ten sam co przed chwilą, czyli SLF Saltwater. Bardzo fajne włókno syntetyczne. Ono zawiera troszeczkę włókien flaszowych, więc coś się dzieje w tej muszce. Gdybyście nie mieli takiego dubbingu, spokojnie możecie jakikolwiek w kolorze łososiowym dubbing zastosować. Jeżeli by był to dubbing naturalny z zająca, z królika, też tragedii nie będzie, tylko że będzie on po prostu mniej. Można tam dodać zawsze jakiegoś flesza. Nie jest to bardzo widoczny element muchy, więc tu nie musicie się tym martwić, jeżeli akurat nie macie dubbingu SLF. Ok, tu prawie widzę do końca. Oczka, do samego oczka prawie przechodzisz. Mm-hmm. Jak widzicie, zrobienie krewetki jest już troszeczkę bardziej czasochłonną sprawą. Tu chyba sam trudnością tej muchy jest chyba ilość elementów, prawda? Bardziej tak, bo to nie jest nic skomplikowanego. Przy opanowaniu tylko podstawowych technik. Tak, tylko wielość elementów. To jest w ogóle ciekawe, nie? Że jak się opanuje podstawowe techniki, typu nawijanie jeżynki i tak dalej, to większość rzeczy jest do ogarnięcia. Dlatego jeżeli byście zaczynali kręcić muchy, to naprawdę polecamy zaczynanie od prostych wzorów. Zwykle człowiek na początku robi tak, że kręcę to, co mi się bardzo podoba, ale to jest tak, no tak, to jest pułapka. Najpierw powinien zapanować nad tym. Że rozpocznijcie od prostych. W innych filmach, które tutaj są na Morskiej TV, możecie zobaczyć, jak się robi Red Taga, Klaus Erisha, to są znacznie prostsze wzory. Na pewno będzie Wam łatwiej wykonać Patek Griessena, jak będziecie już znać podstawy. I teraz tak, nakręcasz tak jak jeżynkę, tak? Nawijasz tutaj od siebie. Te pióra spejowe są niesamowite. Nazwa spej, bo one są bardzo często wykorzystywane w muchach łososiowych, ale w wędkarstwie morskim piórka spejowe do krewetek to jest niezastąpione, rzecz niezastąpione. Więc często Wam mówimy, że możecie czymś zastąpić. Oczywiście to też by się dało jakimś syntetycznym łosiem, kraftwurem. Można kombinować, ale naprawdę piórko spejowe daje niepowtarzalny efekt. Że warto tutaj poszukać i je zdobyć. Firma Whiting. Spośród niewielu firm, które wykonują, które zajmują się dostawą piór. Obok Metza i Keo. Keo. Ok, dobra. Czyli zabezpieczyłaś to piórko, odcięłaś nadmiar, stosinę. Tak, i teraz pochewkę montujemy. Pochewkę możecie wykonać z takiego grubszego syntetyku. My tu stosujemy... Można z folii, z wielu różnych rzeczy tak naprawdę. My tu stosujemy, to jest Unique Hair. Ja myślę, że body stretch też wcale nie byłby tu złym wyborem, nie? Jako zamiennik. Body stretch jakiś taki przejrzysty. Raczej coś nieelastycznego, bo to... Później tniesz przy oczku. No tak, żona zawsze ma rację, więc tutaj słuchajcie, raczej coś nieelastycznego. Można też takie pochewki chyba kupić od razu, nie? Są też krewetkowo różne. Mhm. My ich za bardzo nie lubimy, bo znaczy jest jakiś półśrodek. Mucha zatraca wtedy jakąś taką naturalność, więc im więcej dacie takich gotowych rzeczy... Tym bardziej wygląda jak z Chin. Tym bardziej wygląda jak z całą sympatią do produktów, które stamtąd można sprowadzić, ale nie zawsze łatwiej znaczy lepiej. Zwłaszcza w tak tradycyjnej materii, jakim jest fly tying. Tu i tak stosujemy pewnie, stosując syntetyki, i tak pewnie paru fly tierów w grobach się właśnie przewraca. Pewnie. Ale trzeba mieć otwarte głowy, więc pamiętajmy o tym, że to są rzeczy tradycyjne, ale też nie dajmy się zwariować.
Dobra, pochewkę montujemy przy oczku. Tutaj myślę, główna trudność jest taka, żeby te włoski nie wystawały nam nad oczko, nie? Tak, i to staranność wskazana i precyzja. Chwycić najlepiej po kilku nawojach klejem. Nie zatykając sobie oczka haka. Nie zatykając oczka, no bo to się może zaraz wysnuć, nie? Po prostu jest dosyć przykre na łowisku, kiedy masz aktywne ryby i właśnie próbujesz rozwiązać problem w postaci zatkanego ostrza. Aha, to co luźne wyrzucamy. Dobra, i teraz przyda się jakaś pinceta, jakaś igiełka. Trzeba znaleźć tą owikę, co tu gdzieś kiedyś była. No tak, bo ona jest dowiązywana na samym początku. I teraz trzeba porozgarniać te włoski i nawinąć. Mhm. Tak jak w niektórych odcinkach wam już powtarzaliśmy, pamiętajcie, że każdy element jest, można powtórzyć. Dajcie sobie czas z kręceniem tych much. Potraktujcie to jako jakieś wyzwanie. Nie pędźcie z tym, to nie są wyścigi. Nie chodzi o to, żebyście robili to przez 3 dni i osiągali stan nirwany, ale jeżeli będziecie kręcić godzinę tą muchę, to też nie jest dramat. To akurat jest dosyć skomplikowany wzór przez wielość elementów. To są delikatne te włoski i trzeba uważać, żeby ich po prostu nie uwięzić. Tak, ładne muchy są kwestią czasu i kwestią ilości zawiązanych much. Przyznaj się, Aga, ile ty już takich patygrisenów zrobiłaś? Nie liczysz. Po pierwszych 100. No tak, od jesieni w zasadzie bardzo, bardzo dużo osób zamawiało od nas te patygriseny, nie? My je nazywamy hairy shrimp, ponieważ... Są włochate. Ponieważ są włochate i... I ponieważ mamy różne wersje kolorystyczne, więc tak. Nie zawsze jest to taki klasyczny patygrisen. Chociaż kontaktowaliśmy się z Duńczykiem, Martinem Jergensenem, który na muszkarstwie zjadł zęby i stwierdził, że możemy spokojnie nazwać to patygrisenem, tylko dodać, że na przykład jest w kolorze olive, orange. Tak, że... Bo receptura jest... Nie pozwólcie, żeby ktoś wam powiedział, że jeżeli mucha jest szara, to nie jest patygrisen. My to tak właśnie, bojąc się tak zwanego hejtu, nazwaliśmy hairy shrimp, ale to są normalnie patygriseny i patygrisen może być też szary, ale twórca wzoru Eriksen uznał, że ten róż mu najbardziej pasował. Ale ryby łowił na każdy kolor. No jest tak, górę można obciąć po ukosie albo na prosto. A ty jak najczęściej tniesz i co proponujesz? Teraz. To tylko i wyłącznie kwestie dnia. Estetyczne, co komu się bardziej podoba. Okay. Czy to nie jest tak, że pan Eriksen teraz przyjdzie i nam spuści łomot, że to... To się okaże. To się okaże za chwilę. Dobra. Trzeba wyczesać teraz dubbing. Jakaś szczoteczka, igła. Igłą chyba troszeczkę trudniej. Raczej lepiej szczoteczka. Gdybyście robili to igłą, to pamiętajcie, nie zahaczcie sobie, nie wyrwijcie owijki muchy. Co prawda muchy tym nie zniszczą. No chociaż właśnie doszłoby do zniszczenia muchy tutaj? Raczej nie, bo ona trzyma... Jeżeli byśmy teraz wyrwali sobie igłą owijkę, raczej nie. Zdarzyło mi się za mocno szorując szczoteczką po prostu powyrywać. I ten dubbing jest wtedy niezabezpieczony. No. Okej, okay. Patygrisen w zasadzie gotowy. W zasadzie gotowy, czy trzeba zabezpieczyć... Tu jest taki naprawdę... Mieć przy oczku. Miks tego, co działało Eriksenowi, bo tu jest i kolor łososiowy, i różowy. Mm-hmm. The Pink Pig, patygrisen w całej okazałości, polskiej nazwy nie ma. To by był po prostu proszaczek, nie? Tak. Jak wpiszecie w Wikipedię, to wam wyjdzie nazwa, pierwsze co patygrisen, proszę z sące. Mi to niewiele mówi, ale osobom zajmującym się rolnictwem i trzodą być pewnie może więcej. To, pewnie więcej. Myślę, że nazwa mało marketingowa. Uciekliśmy w bezpieczny hairy shrimp. Ewentualnie duńską nazwę oryginalną. Patygrisen w nawiasie, dokładnie. No i patygrisen gotowy. I gotowe. Zobaczyliście właśnie, jak wykonuje się patygrisena, klasykę wśród krewetek, jeżeli chodzi o morskie muchy. Zapraszamy was na następny odcinek, gdzie wykonamy Dump Eye Baggera, czyli wersję Woolly Baggera. Dzięki, do zobaczenia.